Tak, ciężkie sytuacje i niezależne od człowieka są wyjątkowo ważne i wymagają wsparcia całego społeczeństwa. Lubartowska zbiórka jest częścią ogólnopolskiej akcji Polskiego Czerwonego Krzyża, a paczki zgromadzone na takich zbiórkach mogą zapewnić podstawowe środki do życia osobom, które straciły dach nad głową. Celem zbiórki Polskiego Czerwonego Krzyża jest pomoc osobom poszkodowanym w powodzi w naszym kraju, w Polsce. W celu wsparcia powodzian paczkami organizatorzy apelują o przyniesienie ich do budynku dawnej straży pożarnej w centrum miasta. Prośba, aby były to produkty zgrzewkowane i pakowane, unikajmy pojedynczych sztuk, na przykład wody czy mleka. Osoby, które chcą pomóc, mogą przynosić wodę pitną, najlepiej niegazowaną, artykuły spożywcze długoterminowe, jak to wszyscy wiemy, konserwy, makarony, takie rzeczy, które sami byśmy mogli spożyć. Chemię osobistą, chemię taką sprzątającą, tak, bo w tej chwili zmieniają się cały czas warunki i będzie potrzebne również to. Jeżeli chodzi o środki czystości, to ścierki, tak, jak tego typu rękawice. Natomiast karmę dla zwierząt, dla małych dzieci też, czy to mleko, czy pieluchy. Także te rzeczy przyjmujemy. Papier toaletowy, no to każdy tutaj wie, jak może pomóc. Każda darowizna ma wielkie znaczenie, ponieważ zarówno skala zniszczeń, jak i potrzeby poszkodowanych w wyniku żywiołu są ogromne. Polski Czerwony Krzyż uruchomił konto, na które można wpłacać środki pieniężne, czy to bezpośrednio na konto, czy ewentualnie blikiem. Jest również prowadzona zrzutka na portalach, także w każdej formie można pomóc. Zbiórkę organizowaną przez Polski Czerwony Krzyż wspierają seniorzy, przyjmując paczki od pomagających i segregując je na poszczególne kategorie.